Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Stanisławem Suchodolskim. Część pierwsza. Początki przygody z archeologią. No więc interesowałem się archeologią i historią zresztą już w szkole. No i w ramach moich zainteresowań nie tylko czytałem książki, ale też i uczęszczałem do Muzeum Archeologicznego już jako uczeń 9-10 klasy. Muzeum Archeologiczne mieściło się wtedy nie w pięknym arsenale jak obecnie, tylko stłamszone, takie ścieśnione na ulicy Chocimskiej 18, ale biblioteka tam była dobrze zaopatrzona. No i tam właśnie przychodziłem, czytałem książki. I tam, no taki szczęśliwy traf, spotkałem Aleksandra Gardawskiego, potem znanego profesora, archeologa, twórcę archeologii lubelskiej. Wówczas on był magistrem i miał 30 parę lat, był jeszcze młody i pracował właśnie w Muzeum Archeologicznym. I on zainteresował się jakimś takim chłopakiem, który przychodzi, pyta, coś interesuje się. No i był na tyle otwarty wobec młodzieży, że po jakimś czasie zaproponował mi udział w swoich wykopaliskach, które będzie organizował w Lubelskim. No ja się nie dałem długo namyślać, rodzice się też zgodzili. No i w ten sposób stałem się uczestnikiem ekspedycji wykopaliskowej Państwowego Muzeum Archeologicznego do Trzcińca. Dlatego, że celem wykopalisk był Trzciniec. A tutaj trzeba dodać, że Trzciniec to jest ważna miejscowość w archeologii, dlatego, że od tej wsi niewielkiej, nie bardzo znacznej, pochodzi nazwa kultury trzcinieckiej z epoki brązu. To jest tak mniej więcej ponad 3-3,5 tysiąca lat temu. Magister Gardawski, Aleksander Gardawski, był zainteresowany tą kulturą i ponieważ pierwsze wykopaliska tam pochodziły z początku XX wieku, były jakieś takie amatorskie, tam miejscowy ksiądz je prowadził, no ale miał materiały i te materiały właśnie pozwalały nazwać naczynia, skorupy z tego czasu kulturą trzciniecką z epoki brązu. I on po prostu chciał no już tam na miejscu przeprowadzić badania i dowiedzieć się, jak ta kultura naprawdę wyglądała. No więc zorganizował ekipę, tam z muzeum jeszcze była pani Maryla Gącikiewicz, no i kilkoro studentów, jeszcze nie archeologów. Między innymi właśnie ja jako najmłodszy, taki nemeczek, uczeń 10 klasy. Z tym, że wtedy, no niestety, warunki nie były tak dobre jak obecnie. Nie było samochodu, który by załadował sprzęt, całą ekipę i odwiózł na miejsce. Odbywało się to znacznie bardziej skomplikowanie. Mianowicie na Dworzec Wschodni, tam jakoś żeśmy dotaszczyli ten cały sprzęt, no i siebie. No i tam trzeba się było wbić w pociąg, który był już no, załadowany do ostateczności przez ludzi, więc tam niektórzy z członków naszych przez okno wchodzili, ja jakoś tam przez drzwi. No ale cała droga do Puław no, trwała w strasznych warunkach. No a potem jeszcze była kolejka wąskotorowa i ostatni odcinek, 16 km, trzeba było pójść pieszo. Sprzęt jechał wozem, a ekipa szła pieszo. To było wyjątkowo gorące lato. To był lipiec, sierpień 52 roku. No i pamiętam, że ta droga no, to była koszmarna zupełnie, upiorna. Po piachu się szło. Piach był rozpalony zupełnie, także no, chciałem zdjąć buty, żeby łatwiej się szło. Nie dało się iść boso, bo parzyło w nogi. No i żeśmy przyjechali tam do tego
czcińca, w końcu rozładowali ten sprzęt. Spało się w stodole, dlatego że nie było w ogóle jakiejś siedziby. No i po paru dniach wykopali na tej wydmie właśnie, która miała dostarczyć tutaj do dalszych dowodów istnienia kultury czcinieckiej, okazało się, że wydma jest zniszczona i że nie ma co tam kopać. No i wtedy Aleksander Wernacki miał taki problem. Albo odbyć powrotną drogę po 5 dniach z powrotem pieszo i potem ładować to wszystko i wieźć i wszystko na nic, czy wybrać jakiś obiekt w pobliżu, który można by również badać. No i wybrał ten drugi wariant, mianowicie grodzisko w Chodliku, które no wiadomo, że było wczesnośredniowieczne, ale było badane tak tylko próbnie przez amatorów. No i szczęśliwie, żeśmy zaczęli wykopaliska w tym Chodliku, z tym, że Chodlik jest położony o 3 km od Trzcińca, czyli codziennie trzeba było samemu i sprzęt przenieść przez las 3 km, tam w upale spędzić, prawda, 8 czy ileś godzin i potem tą drogę po południu czy wieczorem z powrotem. No ale ten trud się opłacał. Wykopaliska były bardzo, bardzo owocne, znaczy dla archeologii, dla ucznia 10 klasy nie bardzo, ale dla archeologii były owocne. No, była inicjacja wykopalisk, które trwają chyba do tej pory w ogóle w Chodliku. To jest jedno z ważniejszych stanowisk w ogóle dla archeologii wczesno-średniowiecznej. Tak. No, jak powiedziałem, właśnie te warunki były bardzo ciężkie, upały ciągle straszliwe były. No i teraz dla chłopaka, który się nastawił, że to po lekturze książek archeologicznych o Pompejach, o Egipcie, o grobie Tutenchamona, no olbrzymie rozczarowanie. No jeszcze w dodatku te strasznie ciężkie warunki, no tam głód, prawda, był wtedy powojenny, jeszcze nie było co jeść. No i ten upał daleko od domu. Jeszcze i przyznam, że byłem taki no, na skraju w ogóle zniechęcenia, załamania. No ale tutaj Aleksander Gardaski no, znowu stanął na wysokości zadania. On zresztą tak był na stopie przyjacielskiej, koleżeńskiej. Byliśmy tam wszyscy na ty. I on tłumaczył, że to ta archeologia to nie jest taka straszna, że to nie tylko same skorupy, ale że to jednak jest ważne dla historii. Ja jeszcze miałem wtedy inny problem. Tutaj no, trochę się zniechęciłem do tej archeologii, no, skorupy, jakiś tam nóż przerdzewiały, no, żadnych takich złota, srebra, no, monet nawet. Ja się wtedy interesowałem monetami, byłem zbieraczem monet w szkole. Nie było nic takiego. No ale on mnie przekonał, że właśnie to jest ważne i że to jednak warto prowadzić. I wtedy w tym moim dylemacie, bo ja tak między historią a archeologią, tu się zraziłem do archeologii, no to może w takim razie archeologia, historia będzie ciekawsza. I on, pamiętam tak na ścieżce, to było w jakąś niedzielę czy jakimś popołudniem, tak mnie patykiem na drodze rysował zakresy zainteresowań archeologii i historii. I się okazało, że te okręgi się, prawda, pokrywają w dużej mierze. Dla tego odcinka, który mnie interesował, właśnie wczesnego średniowiecza, no nawet bardzo. No i przekonał mnie, że tu jednak warto jest zostać przy tej archeologii i że można to łączyć z tym drugim zainteresowaniem. Jakie były warunki na wykopaliskach? No, wyglądało właśnie no, ogromnie smutno. Przede wszystkim wtedy, proszę sobie uprzytomnić, 52 rok, to była epoka kolektywizacji wsi. I teraz chłopi, jak zobaczyli, że przyjechała jakaś taka ekspedycja z niwelatorami, jakieś takie aparaty, coś tam mierzą, to po wsi gruchnęła taka wieść, że będą kołchoz zakładać. No a takim kołchoźnikom oczywiście no, nie wypada dawać jeść. Więc były dwa czynniki. Raz, że tam naprawdę była bieda i oni nie bardzo mieli co, a jeżeli już mieli, no to nie chcieli takim aparatczykom właśnie tego jedzenia
dawać. No i efekt był taki, że no, wchodząc po całej wsi, tam 5 kilo kartofli się udało gdzieś zakupić. No, mleko było zarażone, znaczy no, krowy tam miały, już nie pamiętam jak to się nazywa, nosaciznę czy coś takiego, to mleko się nie nadawało do spożycia. Do gminy się tam pobliskiej chodziło, no właśnie po warzywa i jakieś owoce, a mięso, żeby kupić, no to trzeba było już jechać do Puław. A do Puław, proszę pana, to była wielka wyprawa. Dlatego, że tam no, nie było PKS-ów wtedy, nie było komunikacji. Komunikacja była Wisłą głównie. Trzciniec i Chodnik są oddalone od Wisły o 6-10 kilometrów. Więc statek jeździł Wisłą, zatrzymywał się w Kępie Choteckiej w drodze do Puław. Więc ten statek odchodził o godzinie 5 z Kępy Choteckiej. Trzeba było wstać o godzinie 2 w nocy, jeszcze tak późną nocą, prawda, przejść do tej Kępy Choteckiej, o 5 tam wsiąść w statek, dojechać do Puław. No i tam można było zrobić zakupy, jakieś takie, no, na przykład zapałki można tam było kupić, naftę do lampy, klosz do lampy, no i można było kupić mięso. Z tym, że mięso, takie normalne mięso, było wtedy niedostępne. Natomiast był szczególny rodzaj mięsa, mianowicie baranina była. Baranina w zakładach doświadczalnych w Puławach od baranów, które były zarażane wścieklizną. To brzmi troszkę tak strasznie, prawda, ale uświadomiono nam, że te barany, które były specjalnie zarażane wścieklizną, że wścieklizna tam się usadawia w głowach tych baranów. Potem tą głowę oni odcinali, zachowywali do badań, a mięso można było spożyć. No i myśmy takie mięso właśnie spożywali. Więc delikwent, który tam się wybierał, to była taka delegacja, była kolejno, żeśmy tam jeździli. W końcu też i na mnie to trafiło. Udawał się do tej jatki, ładował tam kawał tego barana albo potem prosiaka. No i trzeba było potem drogę powrotną odbyć znowu statkiem do Kępy Choteckiej, tam wysiąść i te 6 kilometrów znowu wieczorem, już wczesną nocą, dobić do domu, do Trzcińca. No i tam się odbywało właśnie, w cudzysłowie, wielkie żarcie. Mianowicie Aleksander Gardaski, który był równie znakomitym kucharzem jak archeologiem, sam no, lubił dobrze zjeść, ale też potrafił właśnie to jedzenie przyrządzić. I on się zajmował tam, nie wiem, pieczeniem, smażeniem tego barana. No i wielkie jedzenie do nocy trwało właśnie po takim okresie tygodniowego głodu. Także no nie było lekko. No, warunki mieszkalne równie były kiepskie. Mianowicie, no właściwie przez cały okres i potem żeśmy zmieniali tam miejsca tego pobytu, no nie udało się, żebyśmy mieli kwaterę w chałupie. Chałupa była wynajmowana tylko właśnie już tam do prac naszych, do jedzenia, do przechowywania sprzętu, rysunków. Natomiast żeśmy nocowali w stodołach. No i tam taka była komplikacja, że stodoła była pełna siana, więc się wieczorem usadawialiśmy na górze tej sterty. No a potem w ciągu nocy, jak człowiek się tam trochę ruszał, no to się zdarzało, że budził się rano na samym dole. A jeżeli deszcz w nocy padał, to wtedy, a ja miałem swoje legowisko pod dziurą, no to pamiętam, że trzeba było uciekać, bo człowiek się moczył, prawda. Także to, no warunki sanitarne też były dosyć okropne. W jednym miejscu, no to był taki przybytek, ale on nie miał drzwi w ogóle, bo tam nie były potrzebne drzwi do tego. A potem w innym miejscu, no to w ogóle nie było jeszcze takiego wynalazku jak słaboika, prawda,
i się chodziło do chlewika, tam kolejkę przed chlewikiem trzeba było zarezerwować i prawda, tam swoje potrzeby załatwiać. No więc, no i jeszcze muchy. Teraz to sobie trudno w ogóle wyobrazić, ale wtedy muchy były no, olbrzymim problemem, dlatego że to nie to, że kogoś mucha denerwuje, że to jakoś nieestetycznie, czy tam jakoś roznosi coś. Te muchy były no, problemem strasznym, one wchodziły do oczu, do ust, do nosa. Nie było DDT, nie było w ogóle żadnych tam środków takich. Chłopom to jakoś nie bardzo przeszkadzało. No, zawsze były muchy i były. No. Myśmy byli nieprzyzwyczajeni do tego. I to pamiętam zresztą i w liście, który tam potem do rodziny wysłałem i w swoim pamiętniku. Te muchy no, są tam podkreślane jako no, straszna taka apokalipsa.